Cześć, z tej strony gra w zero vlog literacki. Dziś pora wreszcie na krótki felieton. Ostatni był chyba w zeszłym roku. Za podsunięcie pomysłu dziękuję Witce Amenari, która zwróciła uwagę na coś, co umknęło mi w poprzednim odcinku. Mianowicie na uprzedzenia o fundamencie teoretyczno-literackim. I zanim o tych dziwnych uprzedzeniach sobie powiemy, to na początek, jak w każdym felietonie w sumie powinno chyba być, taka krótka anegdotka. Wiele lat temu wybrałem się do kina na film pana Szalejmana pod tytułem Kobieta w błękitnej wodzie. I zanim złapiecie się za głowę, uspokoję. Film uważam za całkiem przyjemny pastisz dawnego kina familijnego, więc owszem, bawiłem się całkiem nieźle. Przede mną siedziała grupka ludzi, która sprawiała wrażenie bawiących się równie dobrze. Śmiali się głośniej ode mnie, a nawet zdarzyło się im spadać z krzeseł. Jakież było więc moje zdziwienie, kiedy po seansie usłyszałem taki oto dialog. Ale gówno. No daj spokój. I to miał być niby horror? I wtedy właśnie dotarła do mnie prosta prawda. Byliśmy na dwóch równych filmach. Oni na horrorze, a ja na pastiszu komedii familijnej. No więc właśnie. Gatunek. Bardzo często słyszę, tego gatunku nie czytam. Dlaczego? Albo i tu pada z reguły jakaś mało konkretna odpowiedź. Albo to zbyt oderwane od rzeczywistości, albo to za bardzo związane z rzeczywistością, albo za dużo tego, a za mało tamtego i tak w koło Macieju. Najczęściej obrywa się fantastyce. Serio. Drogi fandomie, to nie jest żaden spisek, to nie jest układ profesorów od nagrody Nike, to po prostu smutna rzeczywistość. Najczęściej otrzymywana odpowiedź na pytanie, czego pan pani nie czyta, jaką słyszę, to właśnie fantastyki. I prawdę mówiąc, najtrudniej jest do niej przekonać. Drugim częstym przypadkiem jest gloryfikacja literatury non-fiction. Jezus Maria, ileż to razy słyszałem pogardliwie nad powieścią czy nad opowiadaniem. No nie to co reportaż czy książka popularno-naukowa. Problem jednak w tym, że bardzo często ten reportaż okazuje się czystą fantastyką, czego zapewne czytelnik nie chce przyjąć do wiadomości, no bo jak to Kapuściński mógł konfabulować? A literatura popularno-naukowa kolejnym poradnikiem, jak odnieść sukces w branży, napisanym przez kogoś, kto dzięki sprzedaży tej książki odnosi właśnie swój pierwszy sukces w życiu. Z drugiej strony rozumiem w pewnych granicach taką niechęć do określonych gatunków, bo choćby przyszło 1000 postmodernistów i każdy nie wiem jak się naprężał, to nic nie zmienią. Gatunki mają pewne cechy charakterystyczne. Więc jeśli jesteś uczulony na suponujesz waść, żem ci ja bindaszem złamanym, to raczej nie sięgaj po powieść historyczną. A jeśli zgodnie ze słowami Marka Oramusa twierdzisz, że magia przeczy prawom fizyki i to jest problem, no to po fantazy też nie sięgaj. Ale może zdrowiej byłoby sprawdzić chociaż kilka klasyków z każdego gatunku. Ot tak dla wyrwania się z czytelniczej bańki. Bo w sumie dlaczego czytelnik kryminałów nie miałby polubić jakiejś przyzwoitej fantastyki, a miłośniczka Patricia McKillip nie miałaby polubić bohaterek jakiegoś romansu? Czasem jednak przydarza się inny typ uprzedzenia i tego mówiąc szczerze nie jestem w stanie pojąć. To uprzedzenia narodowe. W najczęściej spotykanej formie tyczy się takie uprzedzenie literatury rodzimej. Występuje zarówno wśród czytelników literatury ambitnej, jak i wśród miłośników prozy rozrywkowej. Innymi słowy, ktoś mówi wam, że kryminał skandynawski to sam miód, ale Bonda to już nie, zupełnie i absolutnie nie. Chyba nieco częściej pojawia się wśród oglądających, a nie czytających. Tyle tylko, że w większości przypadków okazuje się, że miłośnik ambitnego kina europejskiego czy tam amerykańskiego nie znosi naszego rodzimego, a zna tylko komedie i filmy bogoojczyźniane. Obawiam się jednak, że gdyby takiego delikwenta zapoznać z takimi filmami jak na przykład Jak najdalej stąd, czy nawet Z zimną wojną, to usłyszelibyśmy, że to zdjęcie w 15 minucie nie takie, a tu aktor na trzecim planie grał sztywno, a tu ktoś wszedł w kadr i tak dalej. W sferze marzeń pozostaje dla mnie taki fantastyczny kinematograf, który skutecznie zacierałby przed widzem kraj, w jakim powstało dane dzieło. Oj, ładnie by się wtedy weryfikowało oceny.
Podobnie zresztą bywa w przypadku fantastyki. Często słyszę, że poziom polskiej fantastyki jest jakoś dramatycznie niski. W ramach argumentu wyciąga się polskiego rozrywkowego średniaka i stawia obok jakiegoś Luxina czy innego Petera Wattsa. Albo na siłę próbuje się wmówić, że malazańska książka telefoniczna jest dramatycznie lepsza od opowieści z mekkańskiego pogranicza. No nie jest. Po prostu nie jest. Problem ten może mieć też inne podłoże. Oto bowiem zestawiamy literaturę niewielkiego kraju europejskiego z fantastyką z całego świata. Fantastyką odpowiednio przefiltrowaną przez wydawniczą maszynerię, wybraną i odpowiednio wypromowaną. No to chyba trochę nie fair, prawda? Chociażby z tych przyczyn nie jestem w stanie pojąć tej naszej czytelniczej ojkofobii. Nawet rozumiem niechęć ukierunkowaną odwrotnie. No po prostu często nie mamy dosyć wiedzy, aby odpowiednio ocenić literaturę Burkina Faso, Wysp Owczych czy innych Wysp Salomona. No ale nie da się ukryć, że dla europejskiego czytelnika to może być zderzenie dość bolesne. Tylko może czasem zderzyć się warto. I to by było na tyle. Napiszcie w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie, czy podzielacie któreś z tych uprzedzeń. A my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.